Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Seweryn, jesteśmy w Och Teatrze i za chwileczkę postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania, za które bardzo dziękuję. Czy zawsze chciała Pani zostać aktorką, czy marzył się Pani inny zawód, Mariola? Nie chciałam w ogóle zostać aktorką, prawdę mówiąc. Był taki moment, byłam w szkole, chyba w gimnazjum, coś takiego. Moim marzeniem było zostać lekarzem bez granic. Wtedy to była taka instytucja, która się bardzo rozwijała. I no, to był zawód, który naprawdę mnie interesował. To byli lekarze. Teraz myślę, że to jest powszechne, natomiast wtedy to była nowość. To byli lekarze, którzy jeździli w te najtrudniejsze miejsca na świecie, w te najbardziej niedostępne, albo w stanie wojny, albo absolutnej jakiejś klęski żywiołowej. I tam po prostu ratowali, leczyli ludzi. I to mi się naprawdę podobało i to chciałam robić. Natomiast bardzo szybko okazało się, że nie mam żadnych talentów i że jeśli chodzi o przedmioty ścisłe i tak dalej, w ogóle nie byłam w stanie się tego nauczyć, albo miałam złych nauczycieli. I to był w ogóle taki smutny moment w moim życiu, kiedy się zorientowałam, że zdaje się, że nie uda mi się spełnić tego marzenia. I też smutny pod tym względem takim rozczarowania sobą, że nie umiem o to zawalczyć. I potem długo nie wiedziałam, co robić. Poszłam jak większość moich znajomych właśnie, którzy nie wiedzieli, co z nimi będzie. Ponieważ byłam we francuskiej szkole, to dość szybko we francuskiej szkole trzeba było się określić kierunkiem wykształcenia, więc poszłam na jakąś ekonomię, której też nie rozumiałam. Ale potem się trafił film Kolejność uczuć i tam połknęłam bakcyla i postanowiłam zdawać do szkoły teatralnej, co też było jakimś kompletnym szaleństwem, ale na szczęście czuję się spełniona, więc myślę, że jednak podjęłam dobrą decyzję. Podobno Pani pies zagrał w jednej ze sztuk. Jak to się stało? Czy miał jakieś specjalne predyspozycje, czy po prostu jest oswojony z teatrem od zawsze? Artur S. Wszystko to naraz. To znaczy, Lulu rzeczywiście zagrała właśnie w tej sztuce wyreżyserowanej przeze mnie, Zaświaty, czyli Czy pies ma duszę, tutaj w Och Teatrze. Kiedy wzięliśmy tekst do ręki, to okazało się, że no, jakiś pies musi wejść na scenę. Zrezygnowanie z tego, to była taka decyzja do podjęcia, wybór, czy rzeczywiście używamy, że tak powiem, sztucznego psa, czy znajdziemy psa, który będzie w stanie spędzić trochę czasu na scenie i po prostu być. Na próby ze mną i tu do teatru już od dłuższego czasu przychodził mój pies, Lulu. Zna tu każde miejsce, ma swoje miejsca, tutaj jest to ogród, więc spędza w tym ogrodzie dużo czasu. I gdzieś w trakcie prób naturalne się stało, że ona po prostu była z nami, siedziała na próbach. Kiedy pomyślałam, że to ona mogłaby zagrać tego psa, zaczęłam rzeczywiście ją przywozić co dzień na próby. Oswoiła się z aktorami i mniej więcej po miesiącu zaczęliśmy z nią próbować. To było bardzo zabawne, ponieważ pies nie odróżnia scen od widowni, prawda? Znaczy nie wie, że teraz wchodzi na scenę, tak jak aktorzy. Więc ona na przykład wchodziła sobie na scenę kompletnie bezwiednie przed próbą, zasypiała na tej scenie i oni zaczynali próbę swobodnie i po prostu z nią grali. Okazało się, że była świetna. I tak, stało się to dość naturalnie. Być może troszeczkę przereżyseruję teraz przy wznowieniu przedstawienie, żeby nie musiała spędzać tak dużo czasu na scenie. Może to zmienię, ponieważ okazało się, że widzowie dzielą się na... To jest chyba jakaś kwestia wrażliwości pewnej. Część widzów napisała do mnie maile, że wydawało im się, że pies się jednak męczy na tej scenie. Co, ponieważ znam ją dość dobrze, ma 10 lat, wiem, że się nie męczy, dostaje tam smakołyki i w ogóle dość chętnie tu wchodzi i od razu biegnie na scenę, kiedy tutaj przychodzi do teatru, czyli myślę, że jest wszystko w porządku. Natomiast wiem, że część widzów jest jakoś chyba bardziej uwrażliwiona na zwierzęta i nie mogą sobie wyobrazić, że pies może czuć się swobodnie, więc być może będzie mniej na scenie, natomiast będzie brała udział, bo sprawdziła się świetnie i w ogóle ja się śmieję, że Lulu będzie bardziej znana od Szarika w Polsce wkrótce. Czy rodzice próbowali odwieść Panią od pomysłu, aby zostać aktorką? Edge. Nie, oni nie próbowali odwieść mnie od tego pomysłu, natomiast no,
rzeczywiście na przykład, kiedy przyszłam do mojej mamy przed maturą, żeby powiedzieć jej, że chcę zdawać do szkoły teatralnej, to prawda jest taka, że ona się popłakała po dowiedzeniu się o tym. Ale no, wynika to głównie z tego, że ja rozumiem, że każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, chce, żeby to dziecko było szczęśliwe. A to jest zawód no, okrutny, bo to jest zawód, w którym trzeba połączyć same przeciwstawiające się cechy. Trzeba mieć totalną odporność psychiczną, wciąż trzeba być nastawionym na krytykę, na ocenę. Cały czas trzeba grzebać w sobie, pracować na swoim organizmie, sercu, na swojej wrażliwości, na swoim wnętrzu, cały czas go rozgrzebywać, cały czas stawiać go, wystawiać go przed widzów. A przy tym trzeba być niezwykle otwartym na świat, na siebie, na ludzi. Trzeba mieć ogromną cierpliwość i taką radość gdzieś życia i lubić ludzi. I gdzieś to wszystko się po prostu miesza i jest trudne. Poza tym dotknąć aktorstwa, spróbować aktorstwa i znaleźć w tym przyjemność, a potem na przykład nie móc już grać, bo nie dostawać propozycji, czy też nie wiem, z powodów zdrowotnych, no nie wiem, nie móc już grać, to jest naprawdę ból straszny, tak jak obserwuję moich znajomych niektórych. Ja myślę, że o tym, że jest się aktorem, w ogóle trudno jest zapomnieć. Ja myślę, że dlatego no, oni po prostu martwili się, czy to jest dobry wybór. Myślę, że już się nie martwią. Mam nadzieję w każdym razie. Myślę, że pracujemy razem, lubimy razem pracować i już mnie nie chcą od tego odwodzić. Co jeśli pani dzieci również będą chciały zostać aktorami? Door selection. Ha. To jest, ja myślę, że tak jak powiedziałam, że rozumiem, dlaczego moi rodzice wahali się i mieli takie wątpliwości, czy powinnam ja zostać aktorką, czy będę szczęśliwym człowiekiem, czy sobie nie zniszczę życia, tak samo myślę o moich dzieciach. Natomiast myślę, że nic nie zrobię. Co ja mam zrobić? Nic nie zrobię. Jeżeli okaże się, że mają ku temu predyspozycję, to czemu nie? To jest bardzo piękny zawód. Bardzo. Natomiast nie wiem, to już one będą musiały sprawdzić, czy się do tego nadają. Nie wiem. Ani nie będę ich do tego namawiać, ani nie będę im tego zabraniać.